Urzędem Wojewódzkim dzisiaj po raz kolejny, po raz drugi, ponieważ protest, który był miesiąc temu, nie przyniósł jak gdyby efektów takich, których spodziewali się mieszkańcy. Złożyliśmy pismo w starostwie, złożyliśmy pismo u pana wojewody, dostaliśmy odpowiedzi, że po prostu te urzędy nie są władne w tej chwili cokolwiek uczynić dla mieszkańców, aby ta inwestycja została w tym momencie wstrzymana. Inwestor w dalszym ciągu prowadzi prace budowlane, ma prawo do tego, ponieważ jego decyzje są utrzymywane w mocy, a my po prostu czekamy na orzeczenie sądu. Mieszkańcy są świadomi tego, że może przyjdzie im żyć nawet w takiej odległości 80 metrów od tych elektrowni wiatrowych i co mają w tym miejscu zrobić? Tu chodzi o życie ludzkie, tu nie chodzi o jakieś, że my nie jesteśmy jacyś po prostu nowocześni, czy nie jesteśmy mieszkańcami XXI wieku. Tak, jak najbardziej mieszkańcami XXI wieku też jesteśmy za tą energią odnawialną, zdajemy sobie sprawę, że jest to dobre, pożyteczne i tak dalej, ale my protestujemy przede wszystkim dlatego, że ta lokalizacja w tym miejscu to jest jeden wielki błąd urzędników, bo nawet ci, którzy wspierają energię wiatrową, sami przyznają, że odległość poniżej 200 metrów to nie jest to zgodne z wymogami i na pewno jest to krzywdzące dla tych mieszkańców, gdzie te odległości są, tak jak w naszym przypadku, 80 metrów. I w odległości od 80 do 200 metrów to mamy 8 gospodarstw rolnych. Tym się nikt po prostu nie przejmuje. Nikt nie martwi się o los tych mieszkańców. Przybyliśmy dzisiaj pod Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, aby okazać solidarność z krzywdzonymi rodzinami z Woli Rafałowskiej i Malawii i bronić je. Organizatorem dzisiejszej akcji są Akcja Obywatelska w obronie rodzin z Woli Rafałowskiej i Malawy, zawiązane 5 grudnia 2009 roku oraz Ogólnopolski Komitet Organizacyjny przeciwko budowie elektrowni wiatrowych. Witam przybyłe rodziny z Woli Rafałowskiej i Malawy wraz z panią sołtys Zdzisławą Dubaj. Serdecznie witamy was i panią sołtys. Witamy wszystkich, którzy przybyli, aby solidaryzować się i wesprzeć mieszkańców tych wiosek. Bardzo dziękuję za waszą obecność.